Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Alice Madness Returns. Żeby tutaj za dużo nie przedłużać, weźmiemy Continue Game i zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Miejmy nadzieję, że bezproblemowo i że szybko i sprawnie przejdziemy kolejne poziomy. Tak, z tego co pamiętam, ostatnio spotkaliśmy nowych przeciwników, którymi były gotujące się czajniki. Są to dość silni przeciwnicy, bo jak pamiętam, walka z nimi trwała dość długo, no ale miejmy nadzieję, że nie będą stanowić dla nas problemu. Bo jak ostatnio się zdarzyłem przekonać, bardzo łatwo ich pokonać przy pomocy naszej niezawodnej pieprzniczki. Tak, gdzie my ostatnio skończyliśmy? Chyba tutaj? Tutaj było jakieś przejście tajne, czy nie? Tutaj jakaś walka była, z tego co kojarzę. Chyba właśnie z jednym z czajnikiem, ale tego już pewny nie jestem, więc... tego raczej nie bierzcie jako pewność. Dobra, teraz mamy iść tutaj czy tu, bo w zasadzie to mam... Alicja, chodź. W zasadzie to mam dwie drogi, nie wiem, która jest właściwa. Mamy kotka. He's obsessed with time. Find him, or your own time may be short. Dobra. Kodek tu chciał pogadać, to sobie pogadał, możemy iść dalej. Tylko tak jak mówię... nie za bardzo wiem, w którą stronę jest właściwa droga, bo jak widzieliśmy, mieliśmy dwie do wyboru. No to co? Włączyliśmy jakąś platformę, no dobra. Czyli przypuszczam, że... tam jest jednak dalsza droga, dlatego też na razie tutaj nie będziemy szli, a pójdziemy tam, gdzie widziałem... drzwi się za mną zamknęły. Wiecie co? Ja sobie zrestartuję grę. Jako, że przeszliśmy dopiero taki malutki kawałek, to... tutaj za dużo nie stracę. A jednak chciałbym najpierw tam pójść zobaczyć, co tam mamy, bo z tego co widzę... mamy tutaj jakieś pudełka do zebrania, może jakiś sekret będzie. A zawsze zęby dodatkowe, darmowe się przydadzą, czemu nie? Zbiłem tę skrzynię, tam chyba nic nie było. No cóż, dobra, to wracamy na główne miejsce, bo jak widzimy, jednak tutaj nic nie było, więc nie opłacało się iść tam. Dobra, to idziemy jeszcze raz. Tak, z Kotem już sobie pogadaliśmy. Niech sobie gada po raz drugi. Jego już znamy. O! Nie mamy zębów w skrzyniach. Czy to dlatego, że już one są zaliczone jako zebrane, czy nie będziemy ich już mieli? Wolę przez tą wodę, a raczej przez ten dziwny płyn, który tutaj jest, nie przeskakiwać. Bo ja nie wierzę w to, że on jest bezpieczny. No i co teraz? Aha, jedziemy windą do góry, no dobra. Gdzie my dotrzemy? Tutaj widzę jakieś przejście. Czyli to, o czym mówiłem, strasznie dużo dróg i tak naprawdę nie wiadomo, którą wybrać. Dobra, tutaj mamy już normalnie zęby i róże, czyli faktycznie może się okazać, że tam ich nie mieliśmy, gdyż już zebraliśmy je wcześniej. Dobra, którędy teraz powinienem iść? Stamtąd przyszedłem, więc idziemy teraz tutaj. Hop. O, tutaj. Nie wiem, czy mogę dotykać tego płynu tajemniczego, który tutaj jest. O, tam coś na górze jest w ogóle. Jak tam się dostać? Brutera, czy na dół nie będziemy schodzić, bo to nie wygląda na zbyt bezpieczne, ale tam na górę bym chciał się dostać. Może to za chwilę nam się uda. Dobra, póki co przechodzimy tym ciemnym korytarzem i zobaczmy, co nas tutaj spotka. Oby nie żadni przeciwnicy. O, ząbki. Oczywiście sobie je zbierzemy. Ile w ogóle kosztuje ulepszenie czajniczka? Bo ostatnio sprawdzałem, a nie pamiętam teraz. 475. Nie czajniczka? Może. Za dużo czajników dzisiaj. Nie czajniczka, a pieprzniczki. Dobra, lecimy dalej. To miejsce wygląda, jakby tu miało nas coś spotkać. Coś nieprzyjemnego, ale jednak chyba nie. Dobra, to lecimy dalej. Jest tutaj coś? Tutaj widzę jakiś sekret. Myślę, że ta strzałka wskazuje raczej, że tu jest sekret. Czyż nie? A nie, tu jest jednak dalsza droga. Czy sekret? Kurczę, nie wiem. Ja tutaj... nie wiem. Wygląda to dość dziwnie. Dobra, zaryzykuję, tu skoczę. No, to jednak było samobójstwo. Ale to tak wyglądało, jakby mi jakoś tam miała tajemnicza energia nieść. A jednak się okazało, że nie zupełnie. Dobra, to my się wracamy. Bo jak widzimy, tutaj na razie nic po nas. Pójdziemy najpierw tutaj na górę. Widzimy strzałka także... o Jezu, kamera mi się przesunęła. Prawie spadłem. Uwielbiam wymuszone kamery. To jest to, co kocham. Ale tutaj też nic nie mamy. To gdzie ja mam iść? Czuję się trochę...
zagubiony, bo nie wiem za bardzo, gdzie ja powinienem teraz iść. Tutaj coś jest? Nie. Ej, to gdzie ja mam iść? Tutaj mam pokazaną strzałkę. Aha, drzwi się otworzyły. Dlaczego one wcześniej się nie otworzyły? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, mamy dźwignię. Przeciągniemy ją. Nie mam pojęcia, czemu te drzwi się wcześniej nie otworzyły. To było mega dziwne. Dobra, tutaj się coś otworzyło, ale my na razie pójdziemy tutaj. Czy stąd przyszliśmy? Kurczę, ja się czuję całkowicie zagubiony. Nie, no chyba stąd przyszedłem, tylko że wtedy szedłem do przodu. A teraz mogę iść w lewo. Dobra, to idziemy w lewo. Czy tam, gdzie sobie otworzyliśmy przejście, czyżby to była kolejna zjeżdżalnia? Tak, nie lubię zjeżdżalni, bo nie umiem sterować Alicją wtedy. Aha, i tyle. No dobra, ta Alicja już sobie pojechała dalej sama. Na szczęście nie musimy ją... Nie musimy nią sterować, nawet lepiej dla mnie, bo... Nie lubię takiego czegoś. Dobra, jesteśmy... w jakimś nowym miejscu. Cóż to za bomba jest? Niektóre ściany i podłogi są słabe i mogą zostać zniszczone. Połóż bombę zegarową w pobliżu słabej powierzchni. Zdetonuj bombę zegarową, żeby zniszczyć słabą powierzchnię. Czyli oznacza to, że dostaliśmy nową umiejętność. Aha, jeszcze więcej przycisków. No dobra. Czy to jest nowa broń, którą możemy ulepszać? Bo tam widziałem, jeszcze były miejsce na dwie bronie. Nie. Ciekawe, kiedy dostaniemy te dwie nowe bronie i czym one będą. Bo co prawda oglądałem pojedyncze filmiki z tej gry, ale albo nie wiem, albo po prostu nie pamiętam, czym te bronie były. Dobra. Jak widzimy, króliczek jest... Króliczko używamy za pomocą litery Q. Zobaczmy, jak to działa. Dobra. Aha, w ten sposób to działa. No dobra. Niech będzie. Czy tu jest sekret, czy tu jest dalsza droga? Chyba... A nie, tu jest sekret, dobra. Stawiamy go. Na szczęście Q jest blisko wsada, więc akurat to mi nie przeszkadza tak bardzo. Jak miało to miejsce z innymi przyciskami. Wow! Ale czekajcie. A nie, ja tamtędy przyszedłem, dobra. Idziemy na górę. Aha, zgubione i zaginione. Zgubione i zaginione, zgubione i znalezione. Czy tutaj mamy jakieś sekrety? Tutaj widzimy, mamy symbol wspomnienia. Tylko, że gdzie tutaj jest to wspomnienie? A może powinniśmy tutaj królika postawić? Nie, zostaw to. Wstawmy króliczka i zobaczmy. Dało to coś? Czekajcie, zrobię to jeszcze raz. Prawdopodobnie to, co teraz robię, nie ma najmniejszego sensu, no ale... Warto było spróbować. Dobra, i znowu nie wiem, którędy iść, bo możemy iść górą. I możemy iść dołem. Tutaj mamy jakieś drzwi. Na razie przez nie będziemy przechodzić, bo ja muszę wszystko tutaj pozbierać, co jest po drodze. Oj, mamy dziurkę od klucza. Dlatego też skorzystamy z niej i zobaczymy, co jest... Boże, jak tu ciemne, tu nic nie widzę. A, jest wspomnienie, znalazło się. Dobra, kolejne wspomnienie zebrane. Nie wiem jeszcze za bardzo, czy do czegoś służą te wspomnienia, te flaszki, które zbieramy. Ale mam nadzieję, że wkrótce się o tym przekonam. Aha, czyli widzimy już wszystko raczej, co było do zebrania, zebrałem. Teraz pozostaje nam tylko wejście do tych diabelskich drzwi. Nie wygląda to zbyt dobrze, no ale dobra. Włazimy. Jestem bardzo ciekaw, gdzie wylądujemy. Dobra, wchodzimy do jakichś piekielnych drzwi i wylądowaliśmy gdzie? Mamy jakiś filmik kolejny. Our lovely library was a fire trap. A conflagration waiting to happen. A zebraliśmy klucz. Sugeruję, że te klucze są wskazówkami. Okazało się, że pożar wybuchł w bibliotece. No dobra. Idziemy dalej. Czyli rozumiem, że taki jakby jeden etap gry przeszliśmy, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, przeszliśmy przez wielkie drzwi. Znaczy, w sumie te drzwi nie są wielkie. Kiedy życie Alicji jest nisko, histeria staje się
Dostępna. Wejdź w histerię używając Enter. Jeżeli jesteś pod wpływem histerii, nie możesz być zraniony i zadajesz więcej obrażeń. Ale histeria trwa tylko limitowany czas. Aha, dobra, przetestujemy. Wow! Okej. Okay. Rozumiem, że te koło, które jest koło naszych różyczek, wskazuje, ile mi jeszcze tej histerii zostało. Bo to dlaczego ja mam taki niski poziom życia? Chyba właśnie po to, żeby mi tą histerię pokazali, jak ona działa. Dobra, histeria się skończyła. Widzimy fajny motyw, tylko że dlaczego to się włącza enterem? Że to jest tak daleko. Okej, okay, pozbierajmy to, co z nich powypadało. W sumie dużo... Wszystko poznikało, dzięki. Dobra, lecimy dalej, czyli tak. Czego się dzisiaj nauczyliśmy? Jak używać króliczkowej bomby i jak wchodzić w histerię. Tak, klawiszologia w tej grze mnie przeraża. Z odcinka na odcinek coraz bardziej. Niedługo będziemy całego jej klawiatury używać, żeby Alicją sterować. Dobra. Wejdź w tryb celowania poprzez naciśnięcie T. Strzelaj w switche, kiedy są czerwone i nieaktywne. Kiedy stają się zielone, wtedy się aktywują. Czyli rozumiem, że mamy używać do tego naszej pieprzniczki. Aha, w ten sposób. No dobra, czyli kolejna rzecz, o której musimy wiedzieć. Mamy jakieś tam zegary, które są czerwone i kiedy w nie strzelamy, aktywują jakieś tam przełączniki i różne platformy, inne magiczne rzeczy, przypuszczam. Coś tu się stanie zaraz. Czy tylko drzwi się za nami zamknęły? Co tu się dzieje? Jakaś głowa. Dobre spostrzeżenie, Alicja. Dobra, spotkaliśmy jakiegoś biednego pana, który stracił swoje kończyny. I naszym zadaniem jest te kończyny odzyskać. No dobra, pan nie wygląda na zbyt sympatycznego, ale wierzymy mu na słowo, że nam faktycznie pomoże, jeżeli my pomożemy jemu. Dobra, jak widzimy, mamy już wystarczającą liczbę zębów, żeby ulepszyć naszą pieprzniczkę, dlatego też nie będziemy dłużej czekać i też i ulepszymy ją. Za 475 zębów. Czyli prawie wszystkie zużyliśmy, ale miejmy nadzieję, że mi to się opłaci. Tak, pieprzniczka teraz wygląda o niebo lepiej. Miejmy nadzieję, że na dłużej będzie wytrzymywać, bo głównie to jest dla mnie problemem z używaniem jej, że starcza na strasznie krótko. Dobra, kości wszystkie... Kości i zęby. W sumie zęby też kości. Zęby wszystkie pozbierane, możemy iść dalej. Gdzie mamy dwie drogi? O, tutaj widzę wspomnienie, czyli najpierw pójdziemy tędy. Dobra. A nie, to jest butelka. W sumie nie wiem, do czego te butelki są. Płytki naciskowe działają tylko, kiedy jest na nich jakieś obciążenie. Możemy używać naszej bomby króliczkowej, żeby to obciążenie cały czas było. A w ten sposób, no dobra. Tylko, że najpierw to my chyba musimy tej bomby użyć, żeby sobie tam drogę otworzyć. Czyż nie? Czy mogę dwie używać?
Czekajcie, to jest w ogóle na czas, bo jak widzimy ta bomba króliczkowa... bo przecież nie mogę dwóch postawić, bo muszę ją najpierw zdetonować. Ciekawe, czy ja mogę zadawać obrażenia za pomocą tej bomby z króliczkiem. W sumie wybucha, więc powinniśmy móc. Dobra, szybko, szybko. Na windę. O, w ostatniej chwili się udało. Jesteśmy ogólnie na jakimś wysypisku śmieci, czy tam złomowisku. Przynajmniej tak to wygląda, dobra. Mamy kolejny ekran wczytywania. Wyruszamy na questa, którego celem jest zdobycie rąk i nóg naszego kolegi. Dobra, i gdzie my jesteśmy? Okej. Wygląda to dość ciekawie wszystko. O, parasolka. Niech zgadnę, jakiś nowy przedmiot, którym będziemy mogli fruwać albo robić inne rzeczy? Tak, C to pick up umbrella. O nie. Parasolka jest tarczą naszą. Teraz nam dochodzi litera E. Super! To jest właśnie to, czego im brakowało. Kolejne... O Boże. Co to ma być? No, jeszcze mi nie działa. Spadowa, nie, ja nie wiem, jak się z tym walczy. Na bank ja... Wam, ja na bank ja to ogarnę. Spaduwa. No z tym się w ogóle walczyć nie da. Oh my gosh, no to będzie fajne. No, strzelaj we mnie. Ej, no jak się z tym walczy? Spadaj. Przecież ja tego nie ogarnę. Ja nie wiem, jak się z tym walczy. Boże. Ej, no. Co ja tu mam zrobić? Bo nie za bardzo wiem. Nie, przyciski mi się pomyliły. Ała! Wyjdź z tego kapsloka, pało. Jeszcze zleciałem w przepaść, no dobra. Nie za bardzo wiem, co ja tutaj mam robić. No, przecież użyłem. Naciskam E i się nic nie dzieje. Czekajcie, coś tu jest nie tak. Bo naciskam E i to nic nie daje. Umbrella, umbrella. No, umbrella blok E. I ja naciskam E i to nie działa. No. No przecież naciskam E. I nic. Nie czaję tego. No! No natrzymam to przecież! Jak tego się inaczej używa, jeżeli ja nie mogę tak? O, super. Enter histeria. Może w histerii go zabiję, będzie łatwiej. Nie wiem, jak parasolką dodżować, bo to po prostu nie działa. To jest mi się histeria skończę i nic nie zrobię, no tak. Może się zdecydowanie nauczyć dodżować umbrellą, tylko że no ja to naciskam i to się nic nie dzieje. No, patrzcie. Jak to się robi? Naciśnij E, żeby użyć parasolki. Tylko że to nie działa. Czy ja coś mogę robić źle? No, parasolko, dlaczego nie działasz? Czekajcie, jeszcze raz weźmiemy ją. No. Użyj E. Może to nie E? Nie no. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Nie mam pojęcia, naprawdę.
No, nie działa. Ja chyba do was wrócę, jak ja to ogarnę. No bo ja po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak używać tej parasolki. Dobra, jeszcze z powrotem, poczytałem sobie trochę w internetach. I ogólnie to, czego się dowiedziałem, to to, że dużo ludzi ma problemy z używaniem parasolki. Coś jest z nią nie tak. Coś jest zwalone, nie wiem za bardzo co, ale podobno coś jest. Ale możemy używać króliczka w tej walce. Nie wpadłem na to też. I z tego, co się dowiedziałem, żeby używać parasolki, musimy być w trybie focus, czyli w tym. O, widzicie? Teraz działa. Spaduwa. Czyli już widać, dlaczego moja parasolka nie działała. Byłem w złym trybie walki. Ale z tego, co czytałem, później te walki są łatwiejsze, bo dostajemy jakąś nową broń, która sprawia, że... O, widzicie? Od razu łatwiej. Paduwa. No, ała. Ała. A teraz możemy w niego normalnie strzelać. Wow! A to co było? A, główki mi się rozpadły, czyli widać jednak, to nie jest takie trudne. Oj, chyba przed tym też powinniśmy się bronić parasolką. O, widzicie, działa parasolka też na to. Ale powiem wam, że przeciwnik jest dość dziwny. Dobra, pokonaliśmy go jakoś, ale oczywiście nie bez problemu. O, widzę, świński ryjek. Pokonaliśmy go, ale nie bez problemu, więc... Powiem wam, jest ciężko. Nie spodziewałbym się, że jest właśnie potrzebny do tego ten tryb dziwny taki. Dobra, gdzieś tu był świński ryjek, ja go widziałem. Może muszę być mały, żeby go zobaczyć? Nie. Ej, no przecież cię widziałem. A, tu jesteś. No proszę. Dobra, powiem wam, przeciwnicy są coraz bardziej skomplikowani. O, czy to jest wspomnienie, czy to jest butelka? Coś tam jest. Czy ja tam doskoczę? Dobra, jakoś doskoczyłem. Mamy kolejne wspomnienie. Oczywiście jest zbieranie. No, ten przeciwnik jest tragiczny. Nie wiem, jak ja sobie z nim poradzę. Dobra, mamy kolejny wskaźnik, dlatego też go użyjemy. Mamy drogę dalej. W sumie tutaj też widzimy wskaźnik. I teraz, którą drogę wybrać? Wydaje mi się, że i tak w obie będziemy musieli iść, no bo... Nie wiem, tak, coś mi się tak wydaje, bo to jest właściwie po obu stronach to samo. Dobra, idziemy najpierw tędy. Tylko czy ja tam doskoczę? Na szczęście tak. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście zbijemy sobie te skrzynie. Życie też nam się przyda. Nie, no, ale ten przeciwnik mnie rozwalił. W życiu mi się nie spodziewał, że trzeba być w trybie sfokusowanym, żeby... Alicja, czy ty jesteś pewna, że ty chcesz tym jechać? Okej. Widzimy, nasza Alicja jest dość odważna. Bo prawdopodobnie było napisane gdzieś to, że muszę być w trybie z fokusu, żeby walczyć z moim przeciwnikiem, ale oczywiście ja tego nie ogarnąłem jak zwykle. No dobra, dojechaliśmy gdzieś dość oryginalnym środkiem transportu. Myślę, że w tym miejscu będziemy mogli zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście bez faili się nie odbyło, jeszcze sobie z kotkiem pogadamy. No dobra, dzisiaj to było tyle. Oczywiście bez faili się nie odbyło, czyli to już powinien być standard, jeżeli chodzi o tą grę. No, w następnym odcinku postaramy się odzyskać ręce i nogi naszego kolegi. Dlatego też za oglądanie dzisiejszego odcinka dziękuję. Zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!